2022 roku, nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam wszystkich bardzo serdecznie tym razem na wizji. Dzisiejsza audycja będzie, mam nadzieję, bardzo interesująca, ale też tajemnicza, ponieważ opowiem o planecie Mars. Jak zapowiadałem, poruszę temat czerwonej planety, na której od chyba niepamiętnych już czasów upatruje się istnienia. Życia pozaziemskiego. Dzisiaj naukowcy mówią o tym, że na Marsie najprawdopodobniej istnieją jakieś prymitywne formy życia w formie komórkowym. Natomiast nieoficjalnie mówi się o tym, że na planecie Mars istnieje życie inteligentne, że może być to jakiś fragment cywilizacji jakieś szczątki cywilizacji rozwiniętej technologicznie. Która po prostu nie przetrwała próby czasu, że w wyniku kataklizmów, które ją spotkały, o których zresztą dzisiaj opowiem po prostu przepadła w znacznej mierze. Dzisiejsze nagranie ogólnie temat Marsa podzieliłem na dwa odcinki. W tym odcinku opowiem o naturze planety Mars, o różnych bardzo ciekawych. Wątkach geologicznych, jakie dotyczą tej właśnie planety. Opowiem o absolutnie niesamowitych katastrofach, jakie Marsa spotkały, które nie mają w ogóle porównania z ziemskimi katastrofami, nie mają po prostu odpowiedników. Opowiem też o istnieniu wody w stanie ciepłym na czerwonym globie. Jest to również temat. Bardzo interesujący również naukowców. Oraz w końcowej fazie tej audycji opowiem o naukowcu, który przedstawił bardzo rzeczowe argumenty potwierdzające to, że na Marsie faktycznie była katastrofa, która doprowadziła do rozpadu tamtejszej cywilizacji. Ale uwaga! Nie była to katastrofa naturalna, jak chcieliby tego akademicy naukowcy, że jej naturę należy poszukiwać zupełnie niegdzie indziej. Kiedy w 1976 roku opublikowano zdjęcie tzw. marsjańskiej twarzy, to naukowcy z jednej strony nie chcieli, aby to zdjęcie dotarło do szerszej publiczności, ale Chciał czy nie chciał, to zdjęcie jednak do ludzi dotarło, i właśnie od tamtej pory temat życia inteligentnego na planecie Mars zyskał bardzo dużą popularność. Dzisiaj pierwsza część na temat czerwonej planety. Nie przedłużając już, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania materiału. Mars, czyli czwarta planeta Układu Słonecznego, znajduje się pomiędzy Ziemią, pasem asteroid, a Jowiszem. Jej położenie jest bardzo interesujące, dlatego że według niektórych ten pas asteroid to fragment jakiejś planety, która w dawnych czasach, w dawnych czasach uległa zniszczeniu. W starożytności Mars kojarzony był z bóstwem wojny. Znany katastrofista Imanoi Welikowski napisał kiedyś taką książkę pod tytułem Zderzenia światów, gdzie opisał różne podania rzymskie na temat Marsa, które wskazują na to, że planeta ta była uwikłana w jakieś międzyplanetarne, chciałoby się powiedzieć konflikt, ale to nie były konflikty, tylko po prostu zderzenia, że ten układ słoneczny, który znamy dzisiaj. Wyglądał zupełnie inaczej w czasach chociażby starożytnych, że układ słoneczny to tak naprawdę poddany był licznym zmianom, a jest to teoria kontrowersyjna, dlatego że według naukowców układ słoneczny jest niezmienny od powstania. Okres obrotu wokół osi Marsa jest podobny do Ziemi i trwa. 24 godziny, 37 minut i 22 sekundy, więc pod tym względem nie jest trudne, aby organizmy czy na przykład ludzie przystosowali się do życia na Ziemi, ale też aby na przykład potencjalni Marsjanie mogli żyć bez problemu na naszej planecie. Mars jest planetą mniejszą od Ziemi, jak widać, posiada 11% jej masy i 15% objętości. Jeżeli chodzi o grawitację, jest ona mniejsza niż na Ziemi, wynosi 38% grawitacji ziemskiej, czyli przedmioty przetransportowane z naszej planety na Marsa byłyby lżejsze. To taka ciekawostka: Mars posiada dwa księżyce jest to Phobos i Deimos. Jeżeli chodzi o powierzchnię czerwonego, Globu, to jest ona złożona z bazaltów i skał, które przypominają ziemskie andezyty, więc są to skały wulkaniczne. Przeszłość Marsa była bardzo burzliwa, dlatego, że planeta narażona była na liczne bombardowania meteorytów. Na jej powierzchni zlokalizowano 43 tysiące kratery o średnicy około 5 km, więc. No, w Przeszłość Marsa na pewno nie sprzyjała istnieniu jakiejś cywilizacji, czy nawet życia bardziej rozwiniętego, ponieważ po prostu te potencjalne kultury były narażone na niezwykłe niebezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o klimat na Marsie, to na biegunach jest on niezwykle zimny, na samych biegunach temperatura osiąga do minus 150 stopni Celsjusza. Oczywiście sam klimat, na sam klimat ma też wpływ cienka atmosfera Marsa, tutaj znowu trzeba dopowiedzieć, że na Marsie istnieje atmosfera, ale jest ona po prostu bardzo. Istnieje w bardzo niewielkim stopniu. Już na równiku jest cieplej, bo temperatura może w okresie letnim podskoczyć do około 30 stopni Celsjusza. Są to więc warunki temperaturowe jak najbardziej do zniesienia, ale to jeżeli chodzi o obszary równikowe. Natomiast to jest tylko teoria, ponieważ, jak mówiłem, na, ze względu na znikomą warstwą atmosfery. Planeta bardzo szybko się ochładza i bez bezpośredniego dopływu ciepła ze Słońca różnica temperatur między dniem a nocą może wynieść nawet 100 stopni Celsjusza. Dodatkowo utrzymaniu temperatury nie służy grunt. Pory roku na półkuli południowej są bardziej surowe niż na półkuli północnej, gdzie różnice między latem a zimą są. Znacznie mniejsza temperatura latem na południu może być do 30 stopni Celsjusza wyższa niż w lecie na północy, na tej samej szerokości geograficznej. Więc tak w skrócie rysuje się klimat na czerwonym globie. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, jest to temat według mnie istotny, ale nie najbardziej istotny. Natomiast no, jeżeli mówimy o Marsie, no to o wodzie trudno nie powiedzieć. Dzisiaj wiadomo, że woda na Marsie istniała. W ciągu ostatnich 30 lat odkryto wiele dowodów na to, że wody na Marsie w przeszłości było naprawdę mnóstwo, a część z niej wciąż na Marsie się znajduje, jest ukryta przed naszymi oczami. Dopiero sondy kosmiczne wyposażone w radary zaczęły odkrywać pokłady lodu wodnego, najpierw w czapach polarnych na biegunach planety, a z czasem także w innych rejonach. Ponieważ planeta jest ogólnie bardzo chłodnym miejscem, to ta woda jest zgromadzona w lodowcach, ale też ze względu na niskie naciśnienie jakie panuje na Marsie ta woda, jeżeli nawet istnieje, to bardzo szybko sublimuje, zamienia się po prostu przechodzi do stanu gazowego i trudno ją zaobserwować. Naukowcy dziś potwierdzają istnienie co ciekawe wody w stanie płynnym, jest to trochę inny rodzaj wody niż nam się Wydaje, no ale hmm, fakty są takie, że faktycznie hmm, zdaniem badaczy hmm, wodę w stanie płynnym odkryto w 2015 roku, dokładnie w kwietniu 2015 roku ukazały się hmm, rewolucyjne dane zaczerpnięte hmm, dzięki obecności na Marsie łazika Curiosity, który natknął się na powierzchni czerwonej planety na śladowej ilości azotu, który stanowi bardzo ważny pierwiastek w procesach życiowych organizmów żywych, ale też najważniejszą informacją był fakt istnienia wody na obcym globie. Zdaniem naukowców woda płynie okresowo na powierzchni planety, wciąż ją kształtując. Dla astronomów było to spore zaskoczenie, bowiem byli oni przekonani, że niskie temperatury panujące na planecie uniemożliwiają występowanie wody w stanie ciekłym. Okazało się, że jest inaczej ze względu na fakt, że ta woda zawiera w sobie połączenie soli i nadchoranu wapnia, i substancje te powodują niezamarzanie wody nawet przy temperaturze minus 70 stopni Celsjusza. Zatem no, naukowcy poszli tutaj w swoich rozważaniach dalej i zapytali, zapytali samych siebie, czy można w takich warunkach spodziewać się odkrycia organizmów żywych. I członek zespołu badawczego Curiosity, Morten Bomadsen z Uniwersytetu w Kopenhadze, powiedział tak: Wprawdzie na Ziemi istnieją organizmy haplofile, które są w stanie żyć w tak słonym środowisku, ale na Marsie Dodatkowo jest ono bardzo suche i zimne. Dodatkowo promieniowanie kosmiczne czyni to miejsce bardzo wrogim dla życia. Również profesor Andrew Coates, dyrektor badań planetarnych z Centrum Laboratoryjno-Badawczego Mallard Space w Wielkiej Brytanii, oznajmił, oznajmił, że na Marsie mamy do czynienia z wodą znaną z Ziemi. Niestety jednak nie jest to taka woda, jaką sobie wszyscy wyobrażamy do końca. Jeżeli chodzi o istnienie wody, to jak mówiłem, są, są liczne dowody na to, że woda po prostu na Marsie była w stanie ciepłym. Lori Leshin. Jedna z autorek artykułu opublikowanego na łamach naukowego czasopisma Science powiedziała jednym z najbardziej ekscytujących wyników jest wysoki procent zawartości wody w glebie badanej przez Curiosity. W około 2% marsjańskich, marsjańskich grunt składa się z wody. Dzisiaj mówi się o tym otwarcie, że na planecie istniały akweny, takie jak oceany, jeziora i morza, co zresztą zostało potwierdzone naukowo. Józef Grebowski, pracujący w Centrum Lotów Kosmicznych imienia Godarta, stwierdził, są tam charakterystyczne rozgałęzione systemy kanałów, które podobnie jak na Ziemi posiadają struktury powstałe najprawdopodobniej w wyniku erozji wodnej. Natomiast w niektórych kraterach uderzeniowych mogły występować jeziora, do których wpływały rzeki. Teoria, według której na Marsie panował odpowiedni Klimat do rozwoju życia nabrała większego sensu w grudniu 2014 roku, w tamtym czasie czasopismo naukowe Science podało do publicznej wiadomości, że Łazik Curiosity wykrył wewnątrz krateru Gale ślady powtarzających się emisji metanu do atmosfery, a jak wiadomo, na naszej planecie związek, ten związek organiczny związany jest w 95% z charakterystycznymi dla organizmów żywych, takich jak rośliny i zwierzęta, więc naprawdę jest to, jeżeli chodzi o takie życie, powiedzmy mikroorganizmów, to wydaje się, że na marcie albo ono istnieje, ale na pewno istniały. Sasha Atrea z Uniwersytetu w Michigan dodała że te okresowe znaczne wzrosty zawartości metanu w atmosferze, czyli szybki wzrost, a później spadek, wskazują, że ich źródło musi być stosunkowo niewielkie. Może być wiele źródeł biologicznych i niebiologicznych, takich jak na przykład reakcje zachodzące między wodą i skałami. Natomiast John Klotzinger z California Institute of Technology w Pasadena dodał, Odważnie, że istnieje możliwość, że substancje te pochodzą od organizmów żywych, stwierdził więc to wprost. Są oczywiście jeszcze ciekawsze informacje, dlatego że tutaj trzeba powiedzieć sobie na temat przeszłości Marsa, o tym o czym troszeczkę wspomniałem już, dlatego że, jak wiadomo, na Marsie. Jak mówiłem, istnieje bardzo dużo kraterów pouderzeniowych. Słuchajcie, na naszej planecie takie porównanie krótkie istnieją trzy kratery potwierdzone naukowo, których średnica przekracza 100 km. Jest to krater Wredefort w RPA. Jego średnica to 160 km. Krater na półwyspie Yucatan w Meksyku Chikskulub osiąga 150 km średnicy a krater Sudbury w Ontario w Kanadzie to 130 km średnicy natomiast na Marsie kraterów, których średnica przekracza 100 km jest ponad 140 to jest w ogóle porównanie no, niesamowite zresztą nawet analizując Różne struktury, które się na Marsie pojawia, pojawiły, które powstały, no, to widać, że ta planeta przeszła jakieś niewiarygodne wstrząsy, jakąś, jakieś niesamowite katastrofy, bo na przykład najwyższy wulkan tarczowy na Marsie, który powstał podczas wyniku powolnego i długotrwałego wycieku lawy, wznosi się na wysokość 27 km. To jest absolutnie struktura geologiczna, która nie ma odpowiedników nigdzie w naszym Układzie słonecznym. Jego powierzchnia jest zbliżona do powierzchni Arizony, czyli ma jakieś 300 000 km kwadratowych Drugą taką bardzo ciekawą strukturą to jest Dolina Marinerów. To największy system kanionów w całym Okładzie Słonecznym. Jeśli kiedykolwiek widzieliście zdjęcia wielkiego kanionu w Colorado, to te kaniony na Marsie po prostu przewyższają te amerykańskie, dlatego że. Dolina Marinerów jest dziesięciokrotnie dłuższa, ma jakieś 5000 km długości i pięciokrotnie głębsza, osiąga jej głębokość to nawet 11 km. Sam kanion znajduje się w okolicach marsjańskiego równika. Jedna z najpopularniejszych teorii tłumaczy to w ten sposób, że Dolina Marinerów powstała w wyniku pęknięcia planety, jej gruntu podczas stygnięcia globu. Czy tak było, to oczywiście ciężko stwierdzić, natomiast jakby nie patrzeć, to analizując mapę fizyczną Marsa, no wszystko wskazuje na to, że ta planeta otrzymała jakieś ogromne uderzenie, może serię uderzeń od południa. Największa asteroida wybiła krater Hellas i zburzyła równowagę tektoniczną Marsa, który jest dzisiaj planetą pod tym względem niemalże martwym, tamte procesy, jeżeli jakieś są tektoniczne, to są zachodzą w bardzo niewielkim stopniu, niezauważalnym. W wyniku tego uderzenia materiał płaszcza został wypchnięty na powierzchnię po drugiej stronie globu przez liczne wulkaniczne otwory, no i powstało też, powstał też rów. Doliny Marinerów, to boczne pęknięcie, które teraz widzicie, oczywiście, to wszystko. W ogóle na Marsie, tak jak mówiłem, istnieje no szereg tych kraterów, ale istnieją też trzy takie niecki pouderzeniowe. Jedno z nich jest właśnie krater Hellas. Są jeszcze dwie inne, które przebijają jakiekolwiek tego typu struktury, które możemy. Na przykład, odnaleźć na Ziemi czy innych planetach układu słonecznego, dlatego że one mają dochody, nawet jeżeli chodzi o średnicę, do 3 km, więc jest to coś naprawdę niespotykanego nigdzie indziej. Ale skąd teraz najciekawszy fragment tej audycji? Bo skąd wzięły się te katastrofy? Z jednej strony możemy powiedzieć, że faktycznie były to uderzenia meteorytów, jakiś asteroid, ale z drugiej strony, jeżeli założymy, że na Marsie istniały niegdyś cywilizacje technologicznie rozwinięte, to możemy założyć, że w jaki sposób te cywilizacje mogły sobie zaszkodzić, mogła wyniknąć jakaś wojna, dojść do konfliktu zbrojnego, w wyniku którego planeta mogła ucierpieć tak poważnie, że doszło do upadku tych cywilizacji, ale też w ogóle życia na samej planecie i w listopadzie 2014 roku z Orbital Technologies w Madison w stanie Wisconsin, John Brandenburg stwierdził, że na Marsie miała niegdyś miejsce ogromna katastrofa, która walnie przyczyniła się do zniszczenia tamtejszej cywilizacji. Badacz na podstawie własnych badań twierdzi, że do dewastacji Marsa doszło, Marsa doszło do wyniku uwaga wojny nuklearnej, czyli było coś oprócz tych katastrof naturalnych. Brandenburg mówi o dwóch nuklearnych eksplozjach na powierzchni czerwonej. Planety. Co ciekawe, naukowiec jest zdania, że to nie sami mieszkańcy Marsa unicestwili tę własną cywilizację, ale do tragedii doszło w wyniku ingerencji jeszcze jednej nieznanej nam obcej inteligencji pozaziemskiej. Początkowo w 2011 roku uczony postulował, że czerwony kolor planety jest efektem naturalnie występujących eksplozji termonuklearnych, lecz później zmienił zdanie. Jak sam zaznaczył, izotopy nuklearne w atmosferze marsjańskiej przypominają testy bomby wodorowej. Jego badania skupiają się wokół ksanonu 129 w atmosferze oraz uranu radioaktywnego, fosforu i toru, które istnieją na powierzchni czerwonej planety. Jego zdaniem, przed kataklizmem na Marsie, tak jak obecnie na Ziemi panowały znakomite warunki do rozwoju inteligentnych form życia, i jak sam zaznaczył badacz, moim celem jest to, aby udowodnić realność wybuchów jądrowych na Marsie, aby te dowody zostały zaakceptowane przez środowisko naukowe, nie jako struktury pochodzenia naturalnego, a następnie aby społeczność naukowa zgodziła się. Że można przejść do wyjaśnienia przyczyn wydarzeń, które miały miejsce na Marsie. Oczywiście dowodów na potwierdzenie swojej teorii naukowiec, upatruje w również w dziwnych artefaktach i strukturach na planecie o tym będzie w następnej audycji. Jak sam zaznacza, co jest też bardzo ciekawe, bo to też odnosi się do naszej planety. Potężne wybuchy o sile miliarda megaton, doprowadziły między innymi do powstania trinitytów, czyli szkliwa. Powstałego z ziaren piasku stopionych podczas wybuchu ładunku jądrowego, i tebu, tego typu struktury odnajdujemy na ziemi, na przykład w starożytnych miastach Mohenjo, Daro i na Saharze. Jest to bardzo ciekawa historia. Brandenburg wykluczył tutaj możliwość ingerencji, asteroidy, czyli ciała powiedzmy, obcego, które mogłoby. Tutaj ewentualnie doprowadzić w tym przypadku do unicestwienia tych cywilizacji, naukowiec, jeżeli chodzi o istnienie życia na Marsie, ma bardzo ciekawą hipotezę. Otóż, jak wiadomo, północ na Marsie charakteryzuje się niźnością oraz występowaniem w dawnych czasach oceanu. Na południowej stronie, jak mówiłem, planety rozlokowane są liczne kratery. Więc z geologicznego punktu widzenia, północ musi być młodsza od południa i to oznacza, że ocean, który znajdował się w młodszej części Marsa, który przestał istnieć w całkiem niedalekiej przeszłości. Być może nie jest to tak odległa przeszłość, nie jest to. Ta przeszłość nie musi być wcale liczona w milionach czy miliardach lat i najprawdopodobniej, jeżeli. Na Marsie były warunki odpowiednie do powstania życia, to w tych zbiornikach to życie kwitło. Uczony twierdzi, że na podstawie badań poziom wody na Marsie był wystarczająco wysoki, by pokryć powierzchnię planety na głębokość 300 metrów. Fakt, że ocean był obecny na planecie, dowodzi również, że warunki atmosferyczne na Marsie musiały być ziemskie, dlatego że oceany ogólnie mówię na przykładzie Ziemi są podstawową w ogóle kwestią, jeżeli chodzi o kształtowanie się klimatu sprzyjającego sprzyjającemu życie, powstanie życia itd. I sam Brandenburg powiedział, że jeżeli Mars posiadał oceany, żyjące organizmy prawdopodobnie w nim żyły, więc jeżeli chodzi o wody to jest to temat taki głośny, natomiast tak jak powiedziałem już wcześniej najważniejsze są te, słuchajcie, struktury sztuczne, które uważane są za sztuczne, które na Marsie zarejestrowano. O tym natomiast będzie już w następnej audycji. Tymczasem, ja już bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym nagraniu. Cześć.